Wiara Święty Jan Ewangelista. Święty Jan Ewangelista to syn Zebedeusza i Salome, a także młodszy brat Jakuba. Jako młody, prosty człowiek został powołany przez Boga do grona dwunastu apostołów, z których był najmłodszy. Zanim przyłączył się do Jezusa, był zwykłym galilejskim rybakiem, a później uczniem Jana Chrzciciela. Dopiero w po cudownym połowie ryb razem z bratem postanowił pozostawić wszystko, by iść za zbawicielem. Tak rozpoczęła się jego misja ewangelisty i proroka miłości. Ten szczególnie umiłowany przez Jezusa uczeń obdarzony był czułym, otwartym sercem, gotowym przyjąć każdą jego naukę. Wpatrzony całym sobą w Chrystusa. A sercem swoim, wsłuchany w każde uderzenie boskiego serca Zbawiciela, przyjmował z miłością, pokorą i czcią każde słowo nauczyciela, które spisał w Ewangelii. Mówi ona w szczególności o miłości Boga do człowieka i wzywa do jej odwzajemniania. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 15, wersety od 9 do 11. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 13, wersety 34 i 35. Te słowa Jezusa, spisane przez młodego Jana, wskazują aż do dziś, czym powinni się odznaczać jego wierni, uczniowie, do których należał również święty Jan. W pierwszym spisanym przez siebie liście daje on świadectwo, jak z wiernością, wraz z innymi braćmi, był wsłuchany w swojego nauczyciela. Przekazuje w tym kontekście słowa. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam, bo Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Pierwszy list Świętego Jana Apostoła, rozdział 4, werset 16. To właśnie Święty Jan przypomina nam, że w naszym życiu chodzi przede wszystkim o miłość. Bóg ukształtował go jako prawdziwego świadka miłości i miłosierdzia Jezusa, jego jedynego syna, poprzez wierne towarzyszenie mu podczas nauczania, czynienia wielu cudów i przełomowych wydarzeń w życiu Zbawiciela oraz po jego zmartwychwstaniu. Podczas ostatniej wieczerzy sercem przywarł do boskiego serca Zbawiciela w którym było jego największe ukojenie i radość. Wpatrzony wówczas w Jezusa, otoczony najczulszą jego miłością, dającą autentyczne bezpieczeństwo, spoczął przy nim jak małe dziecko, opierając głowę na jego piersiach i wsłuchując się w bicie jego serca. Jako jedyny uczeń swojego Pana, towarzyszył mu wiernie od jego pojmania, aż do śmierci krzyżowej stając się razem z Maryją żywym kielichem pod krzyżem Zbawiciela, który powiedział: "Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 15, werset 13. Jezus znał serce szczególnie umiłowanego ucznia. A w dowód jego wierności i miłości dał mu swoją matkę Maryję, a jednocześnie jej dał jako Jana, jako syna. Bóg wiele powierzył temu apostołowi dzięki jego prostemu i czystemu sercu, zawsze zwróconemu ku Chrystusowi. Jego misja wiele wymagała od niego, a oprócz towarzyszenia Maryi, matce Jezusa i wszystkich w niego wierzących. Miał również wcielać zgłębione przez miłość nauki o Królestwie Bożym w życie kształtującego się Kościoła w Efezie, gdzie zamieszkiwał razem z Maryją przez większość czasu po wniebowstąpieniu Jezusa. Tam, za swoje świadectwo o Jezusie, został zesłany na wyspę Patmos, gdzie jako więzień pod koniec swojego życia doświadczył ponownego objawienia Chrystusa. Ale w jeszcze głębszy, poruszający i wstrząsający sposób. Powierzone mu zostały tym razem wielkie tajemnice niebieskie, dotyczące losów Kościoła i całej ludzkości, aż do ponownego przyjścia zbawiciela, które spisał w Apokalipsie. Choć był więźniem, był wolny w Panu i to właśnie sam Jezus Chrystus objawił mu swoją potęgę. W czasie licznych wizji czasów przeszłych, teraźniejszych, a także przyszłych, dając ostateczne zapewnienie o zwycięstwie Chrystusa i jego wiernych uczniów. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. Apokalipsa, rozdział pierwszy, werset jedenasty. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie. Boga naszego i władza Jego pomazańca. Apokalipsa, rozdział pierwszy, werset dziesiąty. O tych proroczych słowach powinniśmy pamiętać, zwłaszcza bo obecnie, kiedy chwieją się losy Kościoła, a zło, nie kryjąc się, zalewa cały świat. Jednak pomimo globalnego zepsucia ogarniającego całą ludzkość, Wierzący w Jezusa nie powinni ulegać lękowi, ani nie powinni tracić wiary, bo krew Chrystusa, przelana z miłości do nas, zgładzi wszelkie zło, a z nią zwyciężą ci, którzy, jak święty Jan, będą trwali do końca przy Chrystusie, dając świadectwo swoim życiem, modlitwą, słowem i czynem, bo ostateczne zwycięstwo należy do Jezusa. I jego wiernych naśladowców. Postawa świętego Jana, ucznia będącego zawsze blisko swojego Pana, pokazuje, jak wielka jest miłość tych, którzy nie zwątpili, ale trwają do końca przy swoim jedynym Zbawicielu. Taką właśnie postawę powinniśmy naśladować, aby wiara nasza i miłość nie zachwiały się. W odniesieniu do Ewangelii Świętego Jana pragnę podzielić się świadectwem mówiącym o tym, jak moc zawartej w niej miłości przemieniła mnie i umocniła w trudnym momencie mojego życia, odkąd tylko zaczęłam ją czytać. Stało się to kilka lat temu, kiedy dowiedziałam się, że moja ciąża obumarła. Był to wielki cios w moje pełne bólu serce. Ponadto skierowano mnie do szpitala w celu usunięcia obumarłego płodu, co jeszcze bardziej mną wstrząsnęło. To wszystko przygniotło mnie ogromnym ciężarem, pomimo że nieoczekiwanie znalazłam się pod opieką pewnej lekarki, która z wielką czułością zapiekowała się mną. Ta kobieta jako jedyny lekarz spośród wielu, którzy mnie badali, zapytała mnie w tym trudnym czasie czy będę chciała jeszcze zajść w ciążę, bo ona tak to wszystko przeprowadzi, aby nie narażać mojego organizmu, żebym mogła jeszcze mieć dzieci? Zdziwiło mnie to bardzo, bo o tym w ogóle nie myślałam pośród cierpienia, jakiego wówczas doświadczałam. Wtedy, właśnie podczas mojego pobytu w szpitalu, po podaniu leków, które spowodowały jeszcze większe cierpienia fizyczne, do tego stopnia, że podnoszono mnie z podłogi, mydlejącą w bólach, pragnęłam się modlić, ale w tym stanie nie mogłam w żaden sposób się skupić i wejść w modlitwę. Jednak w pewnym momencie wyraźnie poczułam, że mam zacząć czytać Ewangelię świętego Jana, by chociaż w ten sposób być blisko Jezusa. Tak stała się ona moją modlitwą. Chociaż nigdy wcześniej nie skupiałam się na niej, ani jej całej nigdy nie przeczytałam. W tym właśnie czasie słowa Ewangelii świętego Jana, czytane przeze mnie, tak dotykały miłością mojego serca, aż w pewnym momencie głęboko zostałam utwierdzona, jak wielkim darem od Boga jest życie ludzkie jest ono największym dowodem miłości Boga do człowieka. Poczułam wtedy wyraźnie, że to, co w tej sytuacji było bolesne dla mnie, stało się wielką łaską, bo dało mi wiele zrozumieć, pozwoliło przyjąć bardziej świadomie cierpienia, a przede wszystkim otworzyć się w pełni na dar życia w naszej rodzinie. Do tego momentu uważałam, że trójka dzieci była dla mnie zupełnie wystarczająca w sytuacji, w której się znajdowaliśmy. Ale miłość płynąca z tej Ewangelii otworzyła mnie wtedy jeszcze głębiej na miłość Boga, a owocem tego były narodziny naszego czwartego dziecka, Pawełka. Zanim jednak do tego doszło, po moim powrocie ze szpitala do domu ponownie odoznałam silnego bólu, który w znaczny sposób utrudniał mi funkcjonowanie. Mąż był tym przerażony i wolał ze względu na moje bezpieczeństwo, abym wróciła do szpitala, ponieważ na moją kontrolną wizytę u lekarza trzeba było jeszcze długo czekać. W tych właśnie okolicznościach, kiedy pewnego dnia modliłam się przed Najświętszym Sakramentem, w sercu wyraźnie usłyszałam, abym nie zgłaszała się jeszcze do szpitala, gdyż Pan Jezus da mi wyraźny znak, kiedy mam to zrobić. Postanowiłam więc wsłuchać się w głos Pana Jezusa i iść za nim, sprzeciwiając się po części swojemu mężowi i zdrowemu rozsądkowi. Niebawem bóle ustąpiły, a termin mojej wizyty u lekarza był już bliski. Kiedy pojawiłam się w przychodni, wchodząc do gabinetu lekarskiego, nieoczekiwanie dostałam silnego krwotoku, a lekarz skierował mnie pilnie do szpitala. To był właśnie ten znak, bo na oddział przyjęła mnie ta sama lekarka, która wcześniej z wielką miłością zaopiekowała się mną podczas mojego pierwszego pobytu w szpitalu. Okazało się, że pracuje ona tylko w niektóre dni jako lekarz rezydent, a wtedy miała akurat swój dyżur i ponownie zatroszczyła się w niesamowity sposób o moje zdrowie, śpiewając mi nawet podczas zabiegu, który trzeba było powtórzyć. Momentami jej zachowanie było dla mnie nawet dziwne, ale z drugiej strony sprawiało wrażenie, jakbym przebywała pod płaszczem Bożej Opieki. Wtedy wyraźnie zostało wlane w moje serce zrozumienie, że wsłuchując się całym sercem w słowa Jezusa, poddając się mu aż do końca, można doświadczyć, jak on sam wkracza w nasze życie, nawet w najtrudniejszym momencie. Dodatkowo czyni to, objawiając miłość i miłosierdzie, i wynagradzając tym samym wierność, jaką się wobec Niego zachowało, podobnie jak wynagrodził to świętemu Janowi, objawiając mu tajemnicę miłości Boga do człowieka. Joanna Hryniewicz, członek katolickiej wspólnoty, miłość i miłosierdzie Jezusa.